Rozwiążemy sobie teraz kolejne zadanie o rozkładzie normalnym, zaczerpnięte z tej strony internetowej, której adres tutaj jest napisany. No to czytamy. Dla standardowego rozkładu normalnego uporządkuj poniższe liczby od najmniejszej do największej. Odsetek danych poniżej 1, odsetek danych poniżej minus 1, średnia, odkrywanie standardowe, odsetek danych powyżej 2. No dobra. No to najpierw przypomnijmy sobie, co to jest standardowy rozkład normalny. Rozkład normalny jest opisany przez dwa parametry: przez średnią i odchylenie standardowe. I standardowy rozkład normalny to jest taki, w którym wartość średnia, oznaczana grecką literą mu, jest równa 0, a odchylenie standardowe, oznaczane literą sigma, jest równe 1. No i dla takich wartości parametrów rozkład normalny nazywa się standardowy. No dobrze, no teraz, żeby obliczyć, jaki jest odsetek danych poniżej 1, czy poniżej minus 1 to posłużymy się regułą, regułą trzech sigm, którą ja już pokazywałem, reguła 3 sigm w poprzednim filmie. No i to inaczej się nazywa reguła 68, 95, 99,7, no bo to są te liczby, mówią jakie jest pole pod, pod krzywą opisującą rozkład normalny, w przedziale wartość średnia plus minus 1 odchylenie standardowe, wartość średnia plus minus 2 odchylenia standardowe i wartość średnia plus minus 3 odchylenia standardowe. Pokazywałem to w poprzednim filmie i teraz będziemy znowu z tego korzystać. No to spróbuję teraz narysować tutaj krzywą, która będzie reprezentować nam nasz rozkład normalny, to jest taka krzywa taki dzwon powiedzmy. O. No i teraz wartość średnia to jest dokładnie tutaj w środku i ten rozkład jest symetryczny względem tej wartości średniej. No tutaj wartość średnia jest równa 0 po prostu. Odchylenie standardowe jest równe 1, czyli jak tutaj się przesuniemy o jedno odchylenie standardowe, to będzie po prostu 1. A tutaj będę miał minus 1, jak się przesunę o jedno odchylenie standardowe w lewą stronę. Tutaj powiedzmy będę miał drugie odchylenie standardowe, trzecie odchylenie standardowe. Jak odchylenie standardowe jest równe 1, no to po prostu... Przesuwam się o 1 sigma, to jest minus 1, o 2 sigma w lewo to minus 2, o 3 sigma w lewo to minus 3. No i teraz pytają nas w pierwszym podpunkcie, jakie jest, jaki jest odsetek danych poniżej jedynki. Poniżej jedynki, czyli to jest pole całego tego obszaru na lewo od jedynki. Pole całego tego obszaru. No dobrze, no ale z reguły 3 sigma ja wiem, jakie jest pole tego obszaru, który znajduje się tutaj, pomiędzy minus 1 a 1, bo to jest ten przedział o jedno odchylenie standardowe wokół średniej. No wiemy, że to jest 68%. No to z tego wynika, że na te pozostałe dwa obszary tutaj na zewnątrz tego przedziału, czyli te obszary tutaj na lewo, ten obszar i ten obszar, no to zostaje w sumie na oba te obszary 32%. To jest pole tych dwóch obszarów w sumie. No to oznacza, że pole każdego z nich to jest 16%, dlatego że ten rozkład jest symetryczny, czyli tutaj po jednej stronie pole tego czerwonego jest 16%, i po drugiej stronie pole tego czerwonego to jest 16%. No ale to, co tutaj wcześniej na zielono za, zakreskowałem, to składa się z tych dwóch, z dwóch kawałków, z jednego kawałka opolu 16% i jednego kawałka opolu 68%. Czyli ja muszę tutaj w punkcie A po prostu dodać 68%, dodać 16%, to dostanę razem ile to będzie? To będzie 84%. Czyli tutaj ta liczba w punkcie A to jest 84%. Dobrze, teraz jaka będzie odpowiedź do punktu B? Teraz nas pytają o odsetek danych poniżej minus jedynki. No ale to przed chwilą ja to już obliczyłem, bo poniżej minus jedynki, to znaczy ten obszar, który tutaj na lewo od minus jedynki jest zakreskowany na czerwono, no to ja już przed chwilą powiedziałem, że to jest 16%. Czyli wiemy z naszej reguły 3 sigma, czy 68, 99, 97, że to jest 16%. No dobrze, no to jedźmy dalej. Średnia. No średnia, no to tak jak już mówiłem, dla rozkładu normalnego średnia jest po prostu równa 0, czyli tutaj nie muszę nic obliczać, średnia jest po prostu 0. Teraz ile jest równe odchylenie standardowe? No odchylenie standardowe dla rozkładu normalnego jest równe 1, bo taka jest definicja rozkładu standardowego, czyli tutaj mamy po prostu 1, no to jest łatwiejsze niż myślałem, tu nic nie muszę obliczać. No ale na koniec muszę obliczyć, jaki jest odsetek danych powyżej dwóch. Powyżej dwóch. Jakiego koloru tu jeszcze nie miałem? O takiego. Czyli tutaj mamy dwa. No to interesuje nas pole tego obszaru tutaj na prawo od dwójki. No to znowu skorzystamy z naszej reguły. Dwójka to jest dwa odchylenia standardowe od wartości średniej. Czyli musimy skorzystać z tego, że wiemy, że obszar... Przedziale dwóch odtknięć standardowych wokół średniej, czyli od wartości średnia minus dwa odchylenia standardowe do wartości średnia plus dwa odchylenia standardowe, czyli to, co teraz tutaj zakryskowuję, to pole tego obszaru to jest ta druga z tych liczb, czyli to jest 95%. To oznacza, że to, co zostaje poza tym obszarem. Wiadomo, że pole całego obszaru pod całą krzywą musi się sumować do jedynki, czyli pole tych dwóch kawałków tutaj, tych dwóch kawałków tego i tego, to w sumie jest 5%. No ale znowu, argument jest taki sam jak poprzednio. Rozkład jest symetryczny, czyli pole tego ogona jest takie samo jak pole tego ogona, i w sumie te pola sumują się do 5%, to to oznacza, że pole każdego z nich to jest 2,5%. Czyli w punkcie E to będzie 2,5%. 2,5%. No dobrze, no to już wiem, jakie są te wartości. Teraz muszę tylko je uszeregować od najmniejszej do największej. No, a jak tutaj porównywać te liczby? No, procenty, no to jak zamienię na łamki dziesiętne, no to 84 to będzie 0,84 setne. 16% to jest to samo, co 0,16 setnych. Prawdopodobnie o taką interpretację chodziło, komuś kto układał to zadanie, no, bo musimy to porównać z 0 i z jedynką, tak? No to muszę wiedzieć, jak to porównać. No, a tutaj mamy 0,025 tysięcznych. No to która z tych liczb jest najmniejsza? No, najmniejsza jest oczywiście 0, czyli pierwsze będzie C, następna to będzie ta liczba, czyli potem będę miał E, potem mam tę liczbę, czyli B, potem będzie A i na końcu będzie 1, czyli D. Cebat, Taka będzie kolejność odpowiedzi do tego zadania. No i tutaj tak naprawdę warto zauważyć, że ja nie musiałbym pamiętać dokładnie tych wartości procentowych, tylko jak narysuję sobie te pola, no to widzę, że, że pole na przykład na lewo od minus jedynki jest mniejsze niż pole na lewo od, od jedynki. No i wystarczy pamiętać, że, że to pole na zewnątrz dwóch sigma jest, jest mniejsze niż, niż pole na zewnątrz jeden sigma, żeby wiedzieć, że pole na prawo od dwójki będzie mniejsze niż pole na lewo od minus jedynki. No ale przy okazji przypomnieliśmy sobie, sobie jakie są w miarę dokładnie te wartości, w takim przybliżeniu do, do części, do, do, całko, do całych procentów.